Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, przed Wami premiery miesiąca grudnia 2014. Mam nadzieję, że znajduję Was w dobrych samopoczuciach i w dobrym zdrowiu. Grudzień jest takim miesiącem spokojnym, zatem dzisiaj pozwolę sobie poopowiadać różne historie. Oczywiście premiery zaprezentuję, chociaż w tym miesiącu brakuje jakichś takich gier z bardzo, bardzo wyższej półki. Te wydarzyły się w listopadzie, o czym także za chwilę poopowiadam. Przede wszystkim jednak muszę wyjaśnić trochę słabszą jakość kamery. Niestety wydajność mojego sprzętu nie pozwala mi na użycie jakości większej. I to jest właściwie taki przyczynek do zaproszenia Was 6 grudnia na Torwar, ponieważ tam będę miał cykl różnych wykładów, takich wystąpień publicznych, co dla mnie jest zupełną nowością, ale jeden będzie właśnie na Torwarze i tam będę opowiadał o renderowaniu, przygotowaniu filmów związanych z grami i właśnie o wydajności sprzętu. Tu mam delikatne problemy i o tym też opowiem. Mówienie o premierach pod koniec miesiąca wiąże się z kilkoma rzeczami. Przede wszystkim jest ich dużo, do tej pory było ich dużo, ale też warto przeanalizować pewne sprawy. Otóż wiadomo, że gry wychodzą pod koniec roku, dlatego, że jest to okres przedświąteczny, lepiej się sprzedają itd., itd. Zatem wydawcy bardzo mocno celują z tym, żeby te gry były gotowe na te miesiące jesienne. Niestety, deweloperzy nie zawsze są w stanie dotrzymać tych terminów i od czasu do czasu, a ostatnio właściwie częściej niż zwykle, trafiają nam się gry, które są nie do końca zrobione. Jeszcze 2-3 miesiące w procesie produkcyjnym i byłoby idealnie. Ale nie, gra musi zostać wydana przed świętami, bo wtedy się sprzeda najlepiej. W związku z tym, niestety o wydaniu gry nie decyduje jakość jej, tylko to, w jakim okresie roku akurat się znajdujemy. Jest to przykre i mam nadzieję, że prędzej czy później ludzie, którzy w wydawnictwach podejmują takie decyzje, zostaną zastąpieni przez takich, którym zależy przede wszystkim na jakości gier. No cóż, ale tak czy siak, mamy grudzień i już dzisiaj dwie gry miały swoje premiery i myślę, że to są jedne z najważniejszych premier tego miesiąca. Zacznijmy sobie od Game of Thrones. To jest gra przygodowa, zrobiona przez Telltale Games. Hops, może popatrzmy sobie przez chwilę, co? Know that you never stand alone. Especially now. You are a forester. You know how I feel about what's happened to your family. I feel your pain as if it were my own. House Forester is a northern house lawyer. Gra o tron jest niezwykle ważnym jakby dziełem współczesnej fantastyki. Tak książka, jak i serial. Serial też oczywiście zrobił bardzo dużo, jeżeli chodzi o w ogóle o to uniwersum. I mam nadzieję, że gra o tron zrobiona przez Telltale Games także będzie miała bardzo duże znaczenie. Wiadomo, że gra o tron jest bardzo mroczna. To jest historia piekielnie mroczna. Nie chodzi tylko o intrygi polityczne, ale także o to, że cała masa ważnych bohaterów musiało się pożegnać z życiem, jakby w cyklu tej całej opowieści, co jest trudne dla widza, dla gracza, który na przykład lubi się z bohaterami wiązać w jakiś sposób. Ale myślę, że ten sposób prowadzenia opowieści idealnie wpisuje się w narrację, którą prowadzi Telltale Games. I mam nadzieję, że ta gra będzie udana. Ja ją będę już dzisiaj testował wieczorem. Być może coś w niedalekiej przyszłości Wam podrzucę, chociaż niestety wyjeżdżam na tydzień teraz właśnie do Warszawy na te panele, o których opowiadałem wcześniej, więc będzie mi ciężko z tym wszystkim nadążać, ale jakby ktoś, gdyby się ktoś martwił, jeżeli chodzi o serię GTA Online, to będzie w terminach, możecie sobie zajrzeć do kalendarza, tam wszystko elegancko jest pokazane. Dobra, lecimy dalej. Również dzisiaj The Crew. Gra, po której obiecuję sobie bardzo wiele, którą pokazywałem już wielokrotnie. Beta była dosyć obszerna, chociaż muszę przyznać, że tam nie do końca działały te opcje multiplayer i były jeszcze delikatne problemy z optymalizacją. Chociaż swego czasu w The Crew grałem na GTX 680, teraz mam GTX 980, więc przypuszczam, że problemy z optymalizacją nie będą mnie dotyczyły do tego stopnia, co do tej pory. Natomiast nie chodzi tylko o mnie. Mi oczywiście zależy na tym, żeby jak najwięcej osób mogło sobie wygodnie w tą grę pograć, bo jest naprawdę wartościowa. Rozmiar świata, który mamy okazję przemierzać, jest największy w historii gier. Ja czegoś takiego jeszcze do tej pory nie widziałem. Zdaje się, że w 5 albo w 6 odcinkach zmieściłem przejazd dookoła Ameryki i to jeszcze tak nie do końca, bo zdaje się, że odcinek Las Vegas, Detroit pozostawiłem nieprzejechany. No,
No miejmy nadzieję, że będzie fajnie. No to wygląda świetnie. No rzućcie okiem. No oczywiście trailer musi wyglądać świetnie, ale no, niezależnie od wszystkiego. Swoją drogą, jeżeli chodzi o mnie, to zamierzam The Crew nagrywać w bardzo podobnym modelu jak GTA Online. To znaczy, mam wielką przyjemność z tego, że mogę do nagrań zaprosić streamerów, których uważam za świetnych w ogóle. Po pierwsze graczy, po drugie świetnych ludzi, żeby z nimi rozmawiać, co też seria GTA Online potwierdza. I że będziemy sobie toczyli tutaj taką przygodę tutaj w ramach tej Ameryki, jeździli, gadali i brali udział w wyścigach. Także jakby w moim mniemaniu zapowiada się niezła seria z tego. Ale to dopiero za tydzień, jak mówię, kiedy wrócę. Bo tu ekipy się ze sobą ścierają, 4 graczy na 4 graczy. Więc może być bardzo ciekawie. W oglądaniu, tak sobie myślę. I taką mam nadzieję. No dobrze, widzę, że ten trailer jest dosyć długi. Niech leci, niech brzmi. No i proszę, na początku miesiąca, jak powiedziałem, dzieje się najwięcej i najciekawiej. Potem, czyli jutro, no rzućcie okiem, wypadałoby to pokazać, bo jest to gra, która zdecydowanie zasługuje na uwagę. To znaczy, na taką uwagę, oj, ale ciekawa gra. Mieliśmy symulator kozy, mieliśmy symulator tego chirurga, co był w ogóle dla mnie to... Ale mniejsza z tym, teraz mamy symulator kromki chleba. Z serdecznymi pozdrowieniami dla kromki chleba. Przy okazji to... Kromka Chleba to jest taki facet, który ma też kanał na YouTubie i świetnie sobie z tym kanałem radzi. Ale nie o tym. Zatem myślę, że to jest idealna pozycja dla niego, żeby ją pokazać. Sugeruję to wręcz. Natomiast, no mój Boże, no mój Boże. No dobrze, no rzućcie okiem, okej? Tak, tamta scena, jak Kromka Chleba troszkę tam symuluje kopulację z bochenkiem chleba, na pewno przejdzie do historii. No dobrze, no jutro. Jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić kromką chleba, proszę was bardzo uprzejmie. 5 grudnia gra, o której wypadałoby wspomnieć, chociaż też wypadałoby parę słów powiedzieć, być może nie do końca ciepłych, ale diabli wiedzą. Tak czy inaczej, zagrywamy się cały czas w Farming Simulator 15, który jest grą bardzo dobrą, bardzo dobrze odbieraną. Miesiąc później, no, jakiś czas później pojawia się symulator farmy 2015, który, no, o którym się nie mówi tak dobrze. To znaczy, jakby porównanie tych dwóch produktów wypada zdecydowanie na korzyść pierwszego, ale tak czy inaczej. W grudniu pojawia się ta produkcja, może ktoś jest fanem, ja jakoś nie miałem okazji testować, natomiast wsłuchuję się w wasze opinie. Zdecydowanie sugerowaliście mi Farming Simulator 15, jeżeli chodzi o coś do pokazywania, więc no cóż, jest też taka gra, warto o tym wiedzieć. Dobrze, przejdźmy dalej, przejdźmy sobie zatem dalej. Czy jeszcze coś ciekawego w grudniu nam możemy się spodziewać? No, myślę, że tak. Myślę, że też mogę was trochę zaskoczyć. Tak czy inaczej, zacznijmy sobie od Lara Croft i Świątyni Ozyrysa. To jest gra, która jest przedstawiana z perspektywy, znaczy w rzucie izometrycznym, czyli taka trochę inna odsłona Lara Croft. Taka przygodowa, trochę sugerująca z hack and slasha. No okej. Okay. To są takie minigierki trochę niezależne, które sprawiają trochę radości, a nie opowiadają jakiejś wybitnej przygody w jakiś wybitnie widowiskowy sposób. To, co jest charakterystyczne dla tej gry, to że ją trochę inaczej przechodzi się w kooperacji, trochę inaczej się przechodzi solo, zatem można grać tak i tak.
Pewne bogactwo tej gry polega na tym, że niezależnie od tego, ile postaci wybierzemy, to rozgrywka będzie trochę inna. Zatem można się trochę pobawić samemu, potem zaprosić przyjaciół i pograć to. Czy pogram w to z przyjaciółmi? No może, zobaczymy. Zobaczymy, kto będzie zainteresowany, żeby to nagrać i pokazać. Rzecz warta uwagi. Pewnie do jakiegoś stopnia. Ale idźmy dalej, bo nie jest to aż taka produkcja, której należałoby poświęcić zbyt wiele czasu. Natomiast kolejna gra. Star Wars The Old Republic, dodatek Shadow of Raven. Ja powiem wam szczerze, że po pierwsze, ja jestem zakochany w grze Star Wars The Old Republic. A po drugie, żadna gra mnie tak piekielnie nie usypia jak ta. I widzicie, tutaj kilka aspektów należałoby poruszyć. Ja z reguły nie zajmuję się krytykowaniem gier, natomiast w tej jestem zakochany i wkurza mnie zarazem, ponieważ system walki jest tak absolutnie archaiczny, co dla niektórych może być zaletą, dla mnie akurat nie jest, że ja usypiam po prostu walcząc. Przeprowadząc postać po mapie, usypiam z minuty na minutę coraz bardziej. Natomiast w tej grze historia jest opowiadana w sposób wybitny, chociaż moim zdaniem tych dialogów mówionych jest aż za dużo, że przerwy między misjami bojowymi są czasami się strasznie przedłużają. Co zresztą wielką szkodą nie jest, bo misje bojowe też są nużące. Zatem to jest jak najbardziej świetna gra MMO. Świetna darmowa gra MMO, chociaż oczywiście do zabawy wypadałoby sobie się zdecydować na jakiś tam abonament, który na polskie warunki jest bardzo niewielki. Zatem ja naprawdę bardzo serdecznie polecam tą grę. Nie każdy ma taką alergię na ten system walki jak ja. Jeżeli takiej alergii nie ma, to naprawdę będzie się w to świetnie bawił. To jest świetna produkcja i w ogóle sama myśl o Raywanie, który się wreszcie pojawi po tylu latach oczekiwania, po Knights of the Old Republic, no to może być coś fantastycznego, więc no zachęcam, jeżeli ktoś wcześniej grywał, zrobił sobie przerwę, to teraz jest dobra okazja, żeby wrócić. Ja jakby Star Wars poświęcam zawsze trochę więcej czasu, bo jestem fanem uniwersum i naprawdę ta gra jest dobra, ale ma swoje wady. I teraz coś, co może być niespodzianką. Aha, jeżeli chodzi o Star Wars, to 9 grudnia. Natomiast 11 grudnia coś, co wzbudza moją ogromną radość i powinno wzbudzać radość każdego fana gry z gatunku nawet, można powiedzieć, Syndicate. To jest Satellite Wars? Jeszcze niech się upewnię. Równie ciężko wymówić. Władza satelit. Satellite Rain. Dobra, mniejsze z tym. Okej, nie będziemy się zastanawiali nad moją fatalną wymową akurat tego tytułu. Tak czy inaczej, gra jest warta uwagi. Jeżeli ktoś był fanem gry Syndicate, to znajdzie tutaj dokładnie to. Zresztą za tą grę odpowiadają twórcy Syndicate Wars. Prowadzimy agentów, prowadzimy w zasadzie agencję, korporację, której władzą jest której jakby celem jest przejęcie władzy nad innymi korporacjami, władzy nad światem. Zatem bierzemy udział w misjach, uzbrajamy naszych bohaterów, prowadzimy badania, czyli wszystko to, co Syndicate miał do zaoferowania. Zdecydowanie warto rzucić okiem, jeżeli ktoś jest fanem takich oldschoolowych trochę tytułów, produkcji. Syndicate powinniśmy znać. Raven's Cry. 16 grudnia. Gra z bardzo dziwną historią. Z bardzo, bardzo dziwną historią. I produkcja trwa wiele, wiele lat i to z reguły źle wpływa na tytuł. To raczej nie będzie taka gra, która skupi jakoś strasznie naszą uwagę. Ale warto rzucić okiem, zwłaszcza, że odpowiadają za nią polscy deweloperzy. Ci, którzy zrobili chociażby Two Worlds 1 i 2. Jakby oni zdaje się, że nie od początku odpowiadali za proces produkcyjny, gdzieś tą grę dostali w pewnym momencie i mieli ją dokończyć. Ona będzie trochę piracka, jak widać. I przygodowa, piracka, fabularna. Miejmy nadzieję, że się uda. Zawsze mam nadzieję, że się uda, chociaż nie mam wielkich oczekiwań. Mam nadzieję, że moje oczekiwania akurat się nie sprawdzą i się okaże, że to wybitna, świetna produkcja, którą polscy deweloperzy będą mogli się chwalić przez wiele długich i cudownych lat. Czy tak się stanie? No nie wiem, rzućcie okiem tak czy inaczej, chociaż jeszcze przez chwilę.
Raven's Cry. Raven's Cry. Ale nie jest to koniec, chociaż zbliżamy się powoli do końca. 30 grudnia Gobliny kontra Gnomy, czyli pierwszy dodatek do Hearthstone'a. Naxxramas, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej, był przygodą, więc nie był dodatkiem. Tutaj zdaje się 120 kart, jeżeli pamięć mnie nie myli, opartych przede wszystkim na dokonaniach gnomów i goblinów, zatem będzie się działo dużo i będzie się działo wybuchowo. Ja nie mogę się doczekać, jestem ogromnym fanem Hearthstone'a, chociaż zwłaszcza listopad trochę mnie odciągnął od tej gry, a to dlatego, że było tak dużo premier, a ja mam świra, chcę wszystko pokazać i robię tego dużo. W rezultacie takie gry, które uwielbiam, gdzieś tam zostają z tyłu mojej głowy. Mam nadzieję, że będziemy się przy tym dobrze bawili. Ja będę miał ten dostęp do goblinów już niedługo, już na dniach, więc za tydzień, jak wrócę z Warszawy, to postaram się wam pokazać co nieco. Może w ramach mojego kanału Rock Play, w południe, robię taką serię pojedynek w południe albo w samo południe to się nazywa i tam daję takie krótkie skrawki, odcinki, pojedyncze walki z Hearthstone'a, a można sobie będzie obejrzeć, jeżeli ktoś będzie miał ochotę. Dobrze, no i na koniec gra, co do której nie jestem do końca przekonany. Alone in the Dark Illumination to jest zdecydowanie gra, która powinna budzić jakiś dreszczyk emocji. Jakby twórcy tej produkcji zrobili horror na długo przed Resident Evil, a Resident Evil do pewnego stopnia jakby kopiował, to może źle powiedziane, fatalnie powiedziane, ale naśladował ten klimat takiego zastraszenia i horroru z Alone in the Dark. To była zawsze dobra gra, z wyjątkiem ostatnich tam. No, mam nadzieję, że to będzie dobra gra, natomiast premiera już jest tuż, a tutaj nic nie widać. Kompletnie. Ja mam nadzieję, że te trailery wyjdą ciekawsze. Ja będę w newsach je pokazywał, jeżeli się pojawią. Natomiast co mogę powiedzieć już teraz na temat gry? Ona będzie do pewnego stopnia przypominała Left 4 Dead. To znaczy dostaniemy cztery postacie, którymi możemy kierować i będzie można to rozgrywać w kooperacji. Zatem już ten taki klimat zastraszenia, który jest charakterystyczny dla gier, dla pojedynczego gracza, trochę znika, trochę go tracimy. I mocno się niepokoi o tą produkcję. Mocno się niepokoi o tą produkcję, ponieważ jest to zdecydowanie ważna i znana marka. Jeżeli ta ważna, znana marka jest komunikowana tylko w taki sposób, jak tutaj na ekranie, przez ostatnie pół roku, no to nie do końca dzieją się rzeczy dobre. Ale może się okazać, że jest to produkcja jak najbardziej wybitna. I deweloperzy nie czują potrzeby odsłaniania kart już teraz. A miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, ja zawsze kibicuję produkcjom, które mogłyby się okazać wybitne. No czemu nie? Chcemy jak najwięcej i jak najlepszych gier. Moi drodzy, tak wygląda grudzień w kwestii premier 2014. Nie ma tego dużo, jest czas, żeby sobie odpocząć, jest czas, żeby gdzieś wyjechać, co też właśnie muszę zrobić, ale okazuje się, że nie jadę z rodziną na wczasy, tylko jadę trochę do pracy, ale mam nadzieję, że będę mógł się z wami 6 grudnia spotkać i przekazać chociaż część tej wiedzy, którą nabyłem przez lata tworzenia filmów związanych z grami. Więc do zobaczenia 6 grudnia na Torwarze, jeżeli ktoś będzie. No i do zobaczenia, jeżeli jesteście widzem tylko premier miesiąca, to spotkamy się za miesiąc w styczniu. W styczniu będzie, mam nadzieję, coś ciekawego do pokazania, ale przed nami taki trochę już okres spokojniejszy. Oczywiście wiadomo Wiedźmin, wiadomo Dying Light od Techlandu, to będą takie produkcje bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o zagraniczne studia, to te w większości wyrzuciły z siebie wszystko co najlepsze pod koniec tego roku. Ale przed nami jeszcze kilka ciekawych tytułów, więc na pewno będzie o czym opowiadać. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, żeby film oceniać, skomentować. Trzymajcie się. Hej, hej.